teraz wsiąść do niego? Nie możemy, kochanie, ponieważ no niestety nie jesteśmy zorganizowani na tyle, żeby... Już jest wszystko spakowane. Nic nie jest spakowane. Jak myślisz, a co będzie, jak nie będzie wszystkiego? Proszę, jest wszystko spakowane, ja już wszystko pokazałam teraz. Pani, nic nie jest spakowane. Żeby była jasna. Nic. Byśmy mogli pojechać. Naprawdę, Bartek jeszcze stoi, także... Dobra. Bartek powinien lecieć, bo za chwilę nie będzie miał samolotu, więc powinien polecieć. Nie wiem, co on tam organizuje, samochód czy co. Nie wiem, ale jestem bardzo ciekawy, jak ma zdobyć. Nie, no spokojnie. Ja po prostu jestem... Nie mamy takiej szansy. Ja nie rozumiem, tylko no przecież ja spakowałam wszystko wczoraj, co trzeba było. Ja się nie będę... Nie, nie spakowałeś. Moje czerwone buty są niespakowane. Nic nie jest spakowane. A te nie, bo ja te, to są twoje kostiumy, które pokój Bartek, które poprosiłam, żebym spakował. Wybacz mi, ale idea była jasna i prosta. Ja wiem, ale że... ja nie mogę myśleć też za każdego. Każdy ma swoją robotę do zrobienia. Nie, nie jest tyle. Zrobione nic. Okay? To nie jest to moja wina. Kochanie... Dobra, okej. Naprawdę. Nie jest to moja wina, ale okej, rozumiem. Rozumiesz. Ale ja już wszystko do palcem pokazałam. Nie ma pretensji, okej? No nie. Jasne. Ja to, co miałam spakować, spakowałam. Gdzie on jest? A to my lecimy samolotem czy z walczyciem, bo ja to chyba pojadę z walczyciem w takim razie. Nie. Ja nie wytrzymam w takim razie samolotu. Miałam problem z doleceniem, co nie jest. Możesz jechać z Bartkiem teraz. Ja dolecę sam. Nie mam siły już teraz czekać. No to zrób, co chcesz. Jest nie gotowa. Okej, ja to, co miałam spakować, spakowałam. Więc proszę cię, na mnie nie krzycz, okej? Czy ja na ciebie krzyczę? Wściekasz cię, ale już dajmy sobie spokój, bo się pan cieszy, że mam materiał, więc proszę cię. To przestań dyskutować, bo... Ja. Gdzie tata twój? Gdzie? Pokaż paluszkiem. Tu! To jest tata? Pokaż, gdzie tata? Tu jest? Słodziak. Słodziaku? Słodziaku? La 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 la. Tata na szczęście, proszę. Panuszko, pani Gini, to polecę pani. To rady jecie. A może weźmy, Bartek, weź numer do pani Hani w razie czego, dobrze? Na komórę. Ale to pani Hania miała mi ten. To pomóc właśnie. Ale weź numer do pani. Co, jesteś już gotowy, żeby... Tak, pani... ja jestem gotowy, tylko chciałem pani... Pani Gini, niech pani przed wyjazdem da Bartkowi numer do pani Hani, bo on może... Papa, synia. Konkursowe emocje już opadły. Teraz Paula, Maciek i Dawid mogą już na spokojnie porozmawiać z Andrzejem Puczyńskim z Uniwersalu na temat swojej przyszłości i kontraktów. Maćka jako zwycięzcę czekają później dodatkowe rozmowy. Słuchajcie, może tutaj przy stole będzie nam wygodniej. A, tutaj. Tak naprawdę ten kontrakt jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem obu stron na wypadek sukcesu, prawda? Żebyśmy każdy wiedział, kto się komu należy. No w wypadku porażki, czego rozumiem, że w ogóle tutaj nie przewiduje, to oczywiście on ma znaczenie jakby powiedzmy drugorzędne, przecież nikt nikomu nie będzie robił na złość, a nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Wszystko jest uzgadniane zawsze w sposób taki, że kontrakt i udział jakichś prawników nie jest potrzebny i wydaje mi się, że swoje miejsce znajdziecie. Jedno z marzeń pani Katarzyny Staniec ze Szczecina już się spełniło. Wzięła udział w jednym z naszych konkursów i wyjedzie do Rygi. Mieszkam w Szczecinie, studiuję na drugim roku informatykę. Jestem sprzedawcą, sprzedaję stal, stalowa dziewczyna. No i żyję po prostu w Szczecinie. Zawsze słuchaliśmy muzyki, ich troje. Nigdy nie było czegoś takiego, że to w ostatniej chwili, bo jest program i trzeba wygrać i tak dalej. I dzięki Paulinie w sumie, bo Paulina wiedziała, jak ma na imię syn Michała. Ja takich szczegółów, przyznam się szczerze, że nie znałam. No to dzięki Paulinie właśnie namówiła mnie, żebym wysłała SMS-a.
I tak wyszło. Nie sądziłyśmy, że takie szczęście będziemy miały, ale jest fajnie, teraz się cieszymy. Mama nie wiedziała, jak się nazywa syn Michała, a ja wiedziałam i ją poprosiła, żeby wysłała, bo ja wiem. No to wysłała i no i właśnie przez to wygrałyśmy. Hubert Urbański z programu Jestem jaki jestem, Ring. Wiem, że brała Pani udział w konkursie, tak? Tak, oczywiście. Pani ma na imię? Katarzyna. Pani Kasiu, brała Pani udział w konkursie i odpowiedziała Pani na pytanie konkursowe. Pani Kasiu, gratuluję, jedziemy do Rygi. Jedziemy cudownym, pięknym samolotem, który mam nadzieję nie spadnie. Radzieckim. Super. Cieszy się Pani? Kogo Pani zabierze ze sobą? A można kogoś zabrać? 16 osób. 16 osób. Na koszt Michała Wiśniewskiego oczywiście. Aha, cicho. No nie ma sprawy. Konkurs Eurowizji odbędzie się w nowoczesnym kompleksie rozrywkowo-wystawowo-sportowym na Łotwie. Odbywały się tu już koncerty Eltona Johna, Depeche Mode i Rammstein. Konferencja prasowa z udziałem ich troje. Wczoraj także odbył się czat internetowy.